broni, robimy akcję. Grozisz mi? Akcję na rzecz Mikołaja, 27-letniego sabiarza. Kojarzycie go pewnie z pomorskich spotów. Granatowa paskuda z takimi potężnymi helami zamontowanymi z przodu. Mikołaj wraz z rodziną, swoją roczą żoną i dwójką dzieci, dwuletnią Lenką i 3-miesięcznym Gabrysiem, przez splot różnych wydarzeń, których nie życzę nikomu, żeby doświadczył, sobie też zresztą nie, znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, zaczynają życie od nowa. Niedawno, podczas lipcowych jeszcze ulew, dom zalała im woda, straż wypompowywała tę wodę. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły. Kochani, robimy akcję zbiórki pieniędzy, które są potrzebne na doprowadzenie domu do stanu używalności, tak żeby zima, nadchodząca jesień była znośna, przede wszystkim dla dzieciaków. Potrzebne jest totalnie wszystko. Drenaż trzeba zrobić. Trzeba kupić płyty karton gipsowe. Trzeba zrobić wylewkę. Trzeba osuszyć, co się da. Trzeba założyć wannę, bo nie ma. Akcja po prostu paskuda. Tak ją nazwaliśmy. Będziemy potrzebowali zarówno waszego wsparcia finansowego, jak i wsparcia materialnego w postaci jakichś rzeczy, bo potrzebne jest naprawdę totalnie wszystko. Oprócz takiej pomocy czysto finansowej czy materialnej, będzie potrzebna po prostu najzwyklejsza pomoc fizyczna. Musimy się zebrać w 5, 10, 15 chłopa sabami, wziąć narzędzia, szpadle, łopaty, młotki, piły, co kto będzie miał, co będzie potrzebne, i tam pojechać w kilka weekendów grupą i po prostu pomóc, bo Mikołaj z całą tą sytuacją jest praktycznie sam. Akcja odbędzie się w Sierakowicach, dwudniowa tym razem. Szykujemy noclegi dla chętnych, oczywiście imprezę integracyjną po akcji. Będzie rajd, będzie loteria fantowa, będzie grill, będą ciasta. Byliście, ci którzy byli na Kamilu, wiedzą, jak całymi rodzinami fajnie można spędzić czas, niosąc przy okazji pomoc. Przybywajcie, pojawcie się, pomóżcie, jeśli możecie. Są naprawdę ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy w naszym środowisku sabowym. To, że się ma rzeczy, to nie cieszy. Dopiero kiedy można się tymi rzeczami z innymi podzielić. Nieraz już pokazaliście, że jak jesteśmy razem, to jest w nas siła, jest moc. I ja głęboko w to wierzę, że i tym razem pokażemy, co to znaczy być prawdziwym sabiarzem. Liczę na was, liczą na was urocze dzieciaczki, Lena, Gabryś, Mikołaj z jego żoną. Widzimy się. 9-10 września, Sierakowice, gimbaza, była gimbaza, stoi dla nas jak zwykle otworem. Such a rich tradition, to a land of hate and violence.